Katarzyna Błaszczyk, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dzisiaj serce na dłoni. Przy tej okazji pokażemy niejako cud medyczny mamy, która dzięki swojej motywacji, którą była 4-letnia Ania, wróciła do zdrowia. Ze swojej strony ja mogę życzyć po prostu jak najwięcej takich cudów, zwłaszcza w Dniu Dziecka, które obchodzimy dzisiaj. Zapraszam na materiał. Witam Państwa serdecznie. Dzień Dziecka, ale nie z okazji Dnia Dziecka się spotykamy. Spotykamy się przy okazji konferencji Serce na Dłoni zorganizowanej przez Klinikę Kardiologii i Wad Wrodzonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Przy okazji konferencji chcemy opowiedzieć o bardzo ciekawym przypadku, o pani Kamili, która została uratowana przez naszych specjalistów, którzy to musieli pracować trochę jako lekarze, a trochę jako detektywi. I właśnie o przypadku pani Kamili Parys, która przyszła z 4-letnią córeczką Anią, opowie pani profesor Agata Bielecka-Dąbrowa, kierownik Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych i pani doktor Mrozowska. Tak? Pani profesor, zapraszam. Serdecznie Państwa witamy tutaj wszyscy w czwórkę w zasadzie i z Adamem to w piątkę. Dzisiaj wielki dzień w życiu naszej kliniki, bo jest konferencja. Na tej konferencji chcemy poruszyć to, czym się też zajmujemy tutaj w Instytucie, czyli pacjenta jako pacjenta wielodyscyplinarnego, pacjenta, który nie tylko choruje na serce, ale choruje też na inne problemy i tym, jak takiemu pacjentowi pomóc. Mamy zaproszonych też wielu gości, dlatego że ja bardzo sobie cenię współpracę. To, że jeżeli sami mamy wątpliwości albo potrzebujemy wsparcia czy metod, które u nas nie są stosowane, prosimy o pomoc lekarzy, profesorów, przyjaciół z całej Polski i udało nam się stworzyć taki krąg współpracy, dzięki czemu ci pacjenci są zaopiekowani dobrze i staramy się dla nich robić wszystko, co najlepsze, co możemy zrobić. Jeśli chodzi o panią Kamilkę, to na pewno sama opowie i później jeszcze pani doktor Dorota Mrozowska swoją historię. To jest pacjentka, mogę powiedzieć, ile ma pani lat? Tak. 28-letnia pacjentka z taką chorobą, wadą serca, to już dorosła pacjentka, a z wadą serca wrodzoną pod postacią skorygowanego przełożenia wielkich pni, czyli to polega na tym, że prawa komora pełni funkcję lewej, a lewa komora pełni funkcję prawej, ale wiadomo, że pacjenci dorastają i oprócz wady wrodzonej pojawiają się inne problemy i u pani wystąpił też w pewnym momencie choroba nowotworowa. Pacjentka była leczona chemioterapią pełnym cyklem z powodu raka piersi i później po tym leczeniu onkologicznym pojawiły się problemy, o których pacjentka opowie, pod postacią gorączek, silnego osłabienia. Do nas pacjentka została przyjęta z ciśnieniem 70 na 40 mm słupa rtęci. A ile miała? To było teraz, to jest świeża sprawa w zeszłym roku, czyli to jest pacjentka, która teraz jest u nas na kontroli, szczerze mówiąc, i jeszcze planujemy dalsze działania u pani, tak więc to jest jak najbardziej aktualna sprawa. Zupełnie inaczej wyglądała, proszę Państwa, niż wygląda teraz, tak więc jak ja teraz na kontroli zobaczyłam, to nawet pani Kamili nie poznałam, to zupełnie inna pacjentka. Też były wcześniej, dzwonili lekarze, że proszą o pomoc, bo wy macie doświadczenie u pacjentami z wrodzonymi wadami serca, a to jest taka pacjentka i też wiedzieliśmy, że tutaj musimy pomóc. I szczerze mówiąc, pierwsze co zobaczyliśmy, to badanie echokardiograficzne i tam zobaczyliśmy zmiany, których żaden z lekarzy zajmujących się u nas echokardiografią, a jeden z lekarzy pracujący w mojej klinice 40 lat wykonuje badanie echokardiograficzne i takiego obrazu jeszcze nigdy nie widział. Na jednej zastawce, po lewej stronie, bo to nie będzie wtedy zastawka mitralna, tu są zamienione komory, ale zastawka systemowa po lewej stronie, widać było wegetacje, które by wskazywały na zakażenie bakteryjne, a po prawej stronie w komorze trzy wielkie kule, które mogły odpowiadać albo infekcyjnemu zapaleniu sierdzia, ale też nie można było wykluczyć, że to jest problem z choroby nowotworowej. Byliśmy przerażeni, bo wiedzieliśmy, że pani ma córeczkę, która tu dzisiaj z nami jest, bo opowiedziała nam też od razu przy przyjęciu, jaka jest jej sytuacja.
i chcieliśmy za wszelką cenę tej pani pomóc i rozpoczęła się wielka walka o życie tej pacjentki, czyli szukanie, wykluczanie, jaki jest problem. Nie od razu nam się udało ustalić odpowiednie leczenie. W to leczenie, żeby było skuteczne, musiał się włączyć duży zespół Instytutu. Nie tylko my jako kardiolodzy, ale również ogromne podziękowania dla onkologii, która również się włączyła. Tym bardziej, że znaleźliśmy w międzyczasie zmianę w piersi, więc byliśmy wszyscy załamani, że to być może wznowa nowotworu. Robiliśmy tu na miejscu biopsję. Analiza tej biopsji w zasadzie błyskawiczna i okazało się, że tu nie mamy problemu, więc wróciliśmy jakby do gry. Potem okazało się, że pacjentka ma i silną niedokrwistość, i brak płytek krwi, i brak leukocytów, więc baliśmy się o problem hematologiczny, więc natychmiast do akcji wkroczył nasz hematolog, biopsja szpiku w zasadzie w ten sam dzień i znowu z duszą na ramieniu czekaliśmy na wyniki, czy to nie będzie dodatkowo choroba hematologiczna, która by nam sprawę skomplikowała. Na szczęście okazało się, że też nie. I również samo leczenie już po rozpoznaniu pewnym infekcyjnego zapalenia w sierdzia było dużym wyzwaniem prowadzonym przez zespół wielodyscyplinarny z dużym zaangażowaniem naszych pani mikrobiolog z laboratorium i onkologów, i hematologa, dlatego że antybiotyki nie mogły być stosowane według standardowego schematu, gdyż pacjentka miała silnie uszkodzoną wątrobę i też uszkodzony szpik, najprawdopodobniej w wyniku też przebytego leczenia onkologicznego wcześniej. Tak jak potem udało nam się po nitce do kłębka ustalić, to prawdopodobnie sprawcą nieszczęścia było leczenie zęba bez zabezpieczenia antybiotykowego, a pacjentka jest z wrodzoną wadą serca, czyli niby prosty zabieg, niby leczenie zęba, od tego prawdopodobnie się wszystko zaczęło i tak się zaczęła ta walka o życie pacjentki. Tak więc pacjentka w trakcie nawet chemioterapii wymagała przetoczeń krwi, wymagała podawania czynników wzrostu. Te antybiotyki również modyfikowaliśmy. Musieliśmy je zmieniać, dlatego że pacjentka walczyła na granicy życia i śmierci i mogę to powiedzieć, bo mówiłam też to rodzinie. Pacjentce tego nie mówiłam, mówiłam rodzinie, że wszyscy muszą być przygotowani na wszystko. Dlatego bardzo się cieszę, że mamy tutaj taki wielodyscyplinarny zespół. Ja nie mówię, że zawsze nam się uda, ale podejmujemy wyzwania. I staramy się i ogromne podziękowania dla tej ekipy całej w Instytucie, która potrafi się zebrać i jak jest trudny pacjent, któremu trzeba pomóc, to naprawdę wszyscy wszystko rzucają i biorą się do pracy. I myślę, że słowa uznania się tym ludziom też należą, którzy nas wsparli. To ja już się chyba nie będę bardziej, bo ja i tak strasznie dużo mówię. Ojejku, cała nasza klinika, wszyscy lekarze i pielęgniarki. Czyli to już jest kilkanaście. To już jest kilkanaście, plus onkologia kolejne, plus cały zespół mikrobiologii i laboratorium, plus nasza pani profesor hematolog Agnieszka Pluta. I jeszcze bym zapomniała o konsultacjach licznych, słuchajcie, bo myśmy przecież cała radiologia, przecież ogromny zespół radiologii. Myśmy szukali ognisk w mózgu, szukaliśmy ognisk w brzuchu. To są tomografie, rezonanse, w zasadzie całego ciała, więc cały zespół radiologii, gdzie też grupowo ekipa pod kierownictwem pana profesora Grzelaka, wszyscy siedzieli i sprawdzali, co się dzieje. Ludzie, którzy wykonują biopsję u nas w Instytucie, biopsję szpiku, biopsję piersi, to jest naprawdę ogromna drużyna i tu ogromny zespół się włączył, nie zapominając o ultrasonografistach przecież, nie zapominając jeszcze o, to już współpraca między ośrodkami, o chirurgach szczękowych, bo tu już popowie pani Kamila, my pierwszą konsultację stomatologiczną robiliśmy i były tylko wskazania do delikatnej higienizacji jamy ustnej, ale wydawało nam się, że ten trop być może nie do końca jest tak, jak było w pierwszej konsultacji opisane, więc szukaliśmy eksperta w zakresie chirurgii szczękowej. Poprosiliśmy pana z innego ośrodka też, chirurga szczękowego. Pan doktor przyjechał tego samego dnia, zabrał się do pracy w weekend, w swoim wolnym czasie i pacjentka w trakcie hospitalizacji u nas, nie mając w zasadzie żadnej odporności, bo ona była wtedy w agranulocytozie, ona nie miała własnej odporności, więc pełne maski, całe zabezpieczenie, były usuwane kilka zębów.
żebyśmy mogli dalej ruszyć z leczeniem. A dokładnie szczegóły, ile, co, to pani doktor Mrozowska to ma wbite w pamięć. A ja jeszcze zadam pytania. Ile, jakie są dalsze działania, jeśli chodzi o pacjentkę? Czy one się skupią tylko na, powiedzmy, już kontroli? Nie, u pacjentki jeszcze jest jedno wielkie wyzwanie przed pacjentką, dlatego że życie pacjentki udało się uratować, ale zastawka, która była zajęta przez bakterie, ona została zniszczona przez te bakterie, więc pacjentka ma niedomykalność zastawki, więc będzie planowo, na szczęście, nie na ratunek życia, ale będzie panią czekała jeszcze operacja. Tak naprawdę to szukaliśmy prawie że do samego końca, tak? Bo musieliśmy posprawdzać, czy nie ma w organizmie jakichkolwiek ognisk zakażenia, tak jak tutaj pani profesor mówiła. Więc to badania szły tak naprawdę cały czas, tak? Łącznie z badaniami krwi, posiewami, wszystkimi badaniami obrazowymi, konsultacjami i w naszym ośrodku, i tak jak pani profesor mówiła, poza naszym ośrodkiem, tak? Po dwóch tygodniach mniej więcej zobaczyliśmy, że rzeczywiście zaczyna być naprawdę lepiej, że rzeczywiście pani odpowiada na to nasze leczenie, no ale potem niestety się tak jak pojawiły się komplikacje, tak, związane z tym złożoną tą antybiotykoterapią przez wiele tygodni, tak, no więc znowu był problem, tak, z którym musieliśmy sobie dać radę. Jakie komplikacje? No tak jak pani profesor mówiła, tam pogorszenie czynności nerek i wątroby. Natomiast my się najbardziej baliśmy tego, że były powikłania hematologiczne. Czyli spadła pani odporność, więc pani była w izolacji całkowitej. Jak tam wchodziliśmy, to ubieraliśmy się w mundurki, tak, w maseczki, rękawiczki. Potem mieliśmy problem z niedokrwistością dużą, więc pani wymagała przytoczenia erytrocytów, czerwonych ciałek krwi. Potem znowu był problem, że pani miała bardzo zmniejszoną krzepliwość krwi, więc baliśmy się znowu krwawień, tak? Więc znowu było działanie, żeby temu zapobiegać i żeby te płytki krwi odbudować. To się bardziej robiło, ile trwała cała diagnostyka, leczenie i co dalej z pacjentem? No diagnostyka i leczenie to prawie 7,5 tygodnia, tak? Bo cały czas w szpitalu, bo taka celowana antybiotykoterapia zgodnie z wykonanymi antybiogramami po posiewach krwi, no to tak właśnie jest 6 tygodni, tak? A tutaj mówię, zanim dostaliśmy te wyniki, no to też czekaliśmy, tak? Kilka dni. Żeby to usystematyzować, to w jaki sposób państwo się dowiedzieli, co jest tutaj sednem problemu? Czy to był jeden problem, czy zespół kilku? W jaki sposób? Mhm. Jak państwo do tego doszli? Problem zależy właśnie od zęba. To znaczy tak, no jak pani się do nas zgłosiła, no to pani profesor mówiła, że no pani była w dość ciężkim stanie. Zobaczyliśmy od razu w echokardiografii, że są zmiany na zestawkach, że to pewnie jest właśnie infekcyjne zapalenie wsierdzia, czyli choroba, która no jest obciążona dużym ryzykiem zgonu i różnych powikłań. No i potem jakby następnym krokiem obowiązkowym tak naprawdę to jest zrobienie, pobranie krwi na posiewy, żeby zobaczyć, jakie bakterie czy grzyby spowodowały to ogólnoustrojowe zakażenie. Tak, no więc czekaliśmy te 7-10 dni na wyniki posiewów krwi, no i potem już mogliśmy zmodyfikować tą antybiotykoterapię, taką celowaną według wyników posiewów. Objawy były praktycznie wszelakie. Cały czas byłam zmęczona, miałam nerwobóle praktycznie wszędzie. Jak z jednej strony przechodziło, to z drugiej. Nie mogłam chodzić, nie mogłam się ruszać. I później już coraz bardziej nie mogłam nawet oddychać, bo to serce, co tylko zrobiłam, wystarczyło, że przeszłam z jednego pokoju do pokoju i całe serce po prostu biło mi jak szalone. Zadyszki dostawałam, nawet jak po schodach wchodziłam, na pierwsze piętro tylko, to musiał mi ktoś pomagać, bo ja wchodziłam do domu i musiałam od razu usiąść, bo myślałam, że zemdleję. I nie wiedziałam właśnie, co się dzieje. Dopiero tutaj lekarze odkryli, co tak naprawdę mi było. Jak pani usłyszała tę diagnozę, a potem to leczenie zaczęło działać, to jak się pani wtedy poczuła, jak się pani teraz czuje? Teraz to się czuję cudownie, naprawdę, w porównaniu do tego, co było, to wspaniale. No właśnie, a to zaskoczenie, gdzie odkryliście właśnie, gdzie jest ten problem? Właśnie nie spodziewałam się tego, bo pamiętam, że mi się wtedy ząb ukruszył, dlatego miałam to kanałowe, a byłam rzeczywiście w trakcie chemioterapii. No nikt mi wtedy nie powiedział, że ja potrzebuję jakichś antybiotyków, czegokolwiek. No i nie spodziewałam się, że to od zęba, ale cieszę się, że już go nie mam. Z tym zębem to było w styczniu tamtego roku. A czy jako dziecko była pani tutaj w Matce Polce operowana? Tak, na dziecinnym, tak. Operowana byłam raz, jak miałam roczek. Później miałam mieć
kolejną operację, bo komory mi nierówno właśnie rosły, ale się to na szczęście z wiekiem wyrównało. Czy pani jest z Łodzi? Tak. Pani Kamila trafiła pod pani skrzydła, była pani lekarzem prowadzącym. Jak wyglądał proces leczenia, jakie były na początku rokowania? Znaczy, no, pani Kamila zgłosiła się tutaj do nas na izbę przyjęć w dość ciężkim stanie z objawami niewydolności serca. Potem jak przyjrzeliśmy pani dokumentacji, okazało się, że pani jest wrodzoną wadą serca, że jest po zabiegu kardiochirurgicznym. No i jak wiedzieliśmy, podejrzewaliśmy u pani, że może być taka infekcja ogólnoustrojowa, ze względu na to, że pani mówiła, że i temperatura, i osłabienie, i takie ogólne objawy infekcyjne występowały. No i rzeczywiście, no, jak zrobiliśmy pani USG serca, czyli badania echokardiograficzne, to okazało się, że jest infekcyjne zapalenie w sierdzia, czyli zakażenie wewnętrznej tkanki pokrywającej serce. Mhm. Czyli sama diagnoza nie była zbyt kolorowa. Później proces leczenia też nie przebiegał zbyt gładko. No niestety. Z jednej strony to i tak sama choroba sama w sobie jest obarczona wysokim ryzykiem zgonu tak naprawdę, ponieważ to choroba dotyczy w zasadzie całego organizmu, bo to jest zakażenie bakteryjne najczęściej, które jest w cudzysłowie rozniesione po całym organizmie, tak? Natomiast u pani jeszcze był problem dodatkowy, że pani była po leczeniu operacyjnym wady serca. Plus do tego jeszcze po chorobie onkologicznej, po leczeniu jeszcze neurochirurgicznym, więc było dużo takich czynników obciążających panią. No w związku z tym rzeczywiście, no nie przebiegało to tak prosto i łatwo, bo widzieliśmy, były różne powikłania, tak nawet samej antybiotykoterapii. I tutaj ten organizm obarczony już tą chorobą onkologiczną, wcześniejszą, był po prostu bardzo, bardzo osłabiony, więc no tutaj to ryzyko tego powrotu do pełnego zdrowia nie było takie pewne, wręcz no bardzo niepewne. No niestety tak, no trzeba to przyznać, że walczyliśmy o każdy dzień, bo no, bowaliśmy się nawet, mówię, tych samych powikłań, które powoduje długotrwała złożona antybiotykoterapia, tak? Lekami szerokowidmowymi, więc to samo z siebie już niesie ze sobą ryzyko, tak? Można powiedzieć. Szczęście, się udało. Można powiedzieć, że dla jako lekarza to jest ogromna satysfakcja, bo państwo szukaliście, można powiedzieć, tak jak detektywi, krok po kroku drążyliście. No wielka satysfakcja, naprawdę. Mam nadzieję, że pani Kamila, to było widać, że bardzo chce wyzdrowieć. Ma wielką motywację do wyzdrowienia, powiedziała, że zrobi totalnie wszystko, żeby wrócić do zdrowia. My też się tak staraliśmy. Po prostu na sam koniec, jak już było wiadomo, że jest wszystko dobrze, to jej uśmiech wynagrodził nam te wszystkie męki.